Poniedziałek, 1 maja, witam Państwa. Z okazji 1-majowego święta na Placu Jagiellońskim, dawnym Placu Zwycięstwa, odbyła się manifestacja zorganizowana przez OPZZ i socjaldemokratów. W manifestacji wzięło udział około 700 osób. Do zgromadzonych na Placu Jagiellońskim przemawiały przewodnicząca terenowego przedstawicielstwa OPZZ, posłanka ziemi radomskiej Regina Pawłowska i przewodnicząca Rady Wojewódzkiej SDRP, wiceminister edukacji narodowej, posłanka Danuta Grabowska. Szanowni mieszkańcy Radomia, członkowie i sympatycy Lewicy, po raz kolejny spotykamy się tutaj dziś na manifestacji pierwszomajowej. To święto jest ponad podziałami. Od ponad 100 lat jest świętem ludzi pracujących. Dzisiaj powinno być również świętem bezrobotnych. Bez względu na to, jakie mamy rządy, zawsze są sprawy, o które należy walczyć. Dziś serdecznie witam tych, którzy zawsze są po naszej stronie, którzy zawsze walczą o interesy pracownicze. Święto ma ponad 100-letnią tradycję związkową. To właśnie związkowcy w USA po raz pierwszy manifestowali w walce o swoje prawa. To nic, że dzisiaj niecały Radom jest udekorowany. My wiemy, że pewne wartości lewicowe nosimy w naszych przekonaniach, w naszych sercach. Było hasło, że serce jest po lewej stronie. I dlatego dziękuję wszystkim Wam, którzy żeście dzisiaj na to spotkanie przyszli. Czy się kończą, gdzieś Państwo będą maszerować? O 12? Nie, o 12 w Muzeum Radomskim. Aha, tak. Jakieś festyny, tak? Tak. Jeżeli w deklaracji Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej zapisaliśmy, iż chcemy, by Polska była ojczyzną ludzi wolnych, równych, solidarnych, państwem sprawiedliwości społecznej, wyraża to nasz szczególny szacunek dla pracy, wrażliwości, krzywdy i cierpienia. Nasza nowa pozycja na politycznej mapie Europy i świata, pozycja członka międzynarodówki socjalistycznej, daje nam szczególne prawo do obecności obok klasowych związków zawodowych na tym placu w dniu święta 1 maja, w dniu święta ludzi pracy. Przewartościowaliśmy się wiele razy na pierwszomajowych manifestacjach od głębokiej opozycji w roku 90 do współodpowiedzialnych za państwo w ramach koalicji rządowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z nowym premierem Józefem Oleksym, wiceprzewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie nasza wspólna obecność Socjaldemokracji i OPZZ w Sojuszu Lewicy Demokratycznej dała wymierny efekt w wyborach parlamentarnych w 93 roku i samorządowych w roku minionym. To żmudna praca wszystkich podmiotów Sojuszu Lewicy dała ten końcowy sukces. Dlatego w tych warunkach w szczególnej wagi nabierają nasze deklaracje, że nie może być wolności bez sprawiedliwości społecznej. Przewodniczący największej w Radomiu branżowej organizacji związkowej Łucznika, Grzegorz Krzyżniakowski, przestrzegł koalicję rządową przed niespełnianiem przedwyborczych obietnic i stwierdził, iż OPZZ nie będzie parasolem ochronnym obecnego rządu. W wiecu uczestniczył senator Rajmund Schwonder i wicewojewoda Zbigniew Gołąbek. Po przemówieniach manifestanci przemaszerowali na plac Konstytucji 3 maja. W samo południe odbyła się majówka na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Mieszkańcy bloku przy ulicy Chrobrego 52 mogą spać spokojnie. Budynek ma wreszcie właściciela. Blok przy ulicy Chrobrego 52 od kilku lat był bezpański. Nikt go nie sprzątał, nie przeprowadzał remontów, a czynsz płacił ostatnio tylko jeden lokator. Większość mieszkańców to pracownicy lub byli pracownicy Zakładu Transportu Energetyki. Po wielu staraniach, wielu rozmowach, namowach udało nam się przekonać spółdzielnię Łucznik do przejęcia tego bloku. Proszę Państwa, przy czym przejęcie to nastąpiło
nie bezkosztowo i tutaj chciałbym publicznie podziękować Zakładowi Transportu Energetyki, który w jakimś sensie no, był związany z tym blokiem, bo mieszkają tam jego pracownicy albo byli pracownicy. To przedsiębiorstwo udzieliło pożyczki spółdzielni w odpowiedniej wysokości, aby stan techniczny, zwłaszcza urządzeń ciepłowniczych, został doprowadzony do stanu używalności i dlatego też spółdzielnia zdecydowała się ten blok przejąć. Zbliża się termin składania dokumentów na zaoczne studia prawnicze prowadzone w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podania i dokumenty można składać od 9 do 16 maja w dziale nauczania WSI w budynku rektoratu przy ulicy Malczewskiego. Egzaminy wstępne z historii i wiedzy o społeczeństwie odbędą się w lipcu w Lublinie na Wydziale Prawa UMCS. Przewidywanych jest około 100 miejsc. Jak się dowiedzieliśmy na WSI, można otrzymać nie tylko informatory, ale również pytania egzaminacyjne wraz z materiałami pomocnymi do nauki historii. Z Radomia wyruszyła dziś piesza pielgrzymka do Studzianny, zorganizowana przez księży Filipinów z parafii Matki Bożej Królowej Świata. 16. Piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej dotrze na miejsce w środę, w święto Matki Boskiej Królowej Polski. W miejscowej bazylice o godzinie 11 pielgrzymi będą uczestniczyć w uroczystościach. Udział w nich zapowiedział również biskup polowy Wojska Polskiego, generał brygady Sławoj Leszek Głódź. Dziś w południe doszło do kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego. Kierowca Szkody Favorit zatrzymał pojazd przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych. Na Favoritkę najechał samochód marki Cadillac. Kierowca amerykańskiej limuzyny zbiegł z miejsca wypadku, korzystając z taksówki. Z Łotwy powrócił międzyszkolny chór imienia Mikołaja z Radomia, działający przy liceum ogólnokształcącym imienia Romualda Tragutta. Chór pod dyrekcją Agnieszki Kobierskiej wystąpił w mieście Dałga w Pils w koncercie galowym 4. Festiwalu Kultury Polskiej na Łotwie. Była to rewizyta. W czerwcu ubiegłego roku w Radomiu gościł chór szkoły średniej w Dałga w Pils. Radomianie wzięli też udział w specjalnym koncercie Pieśń Nie zna granic. Spotkali się z miejscową Polonią oraz odwiedzili polską szkołę i przedszkole. Radomscy chórzyści odwiedzili też Wilno i Sanktuarium Maryjne w Agłonie. W wyjeździe polskiego chóru na Łotwę pomógł transportowo Urząd Miasta. Pobyt w Dałga w Pils był częściowo finansowany przez tamtejsze władze. W Zespole Szkół Budowlanych odbyły się pierwsze prezentacje artystyczne Młodzieży Szkół Średnich Województwa Radomskiego. Swój artystyczny dorobek zaprezentowali uczniowie 13 szkół. Kultura jest podstawą, na której wyrasta wszystko, czym jesteśmy. To hasło przewodnie prezentacji zorganizowanych m.in. przez Kuratorium Oświaty w Radomiu i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. Uczniowie zaprezentowali pracę z dziedziny malarstwa i fotografii. Można było wysłuchać poezji śpiewanej, recytacji oraz obejrzeć fragmenty sztuk teatralnych i układów tanecznych. Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Radomia jury przyznało Zespołowi Szkół Budowlanych za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury wśród uczniów. Nagrodę Puchar ufundowaną przez kuratora otrzymało Liceum Ogólnokształcące imienia Błogosławionej Królowej Jadwigi w Mariówce koło Przysuchy za wysoki poziom i różnorodność prezentowanego programu. Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało puchar ufundowany przez Wydział do Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorzy wysoko ocenili poziom tegorocznych prezentacji, wyrażając swoje uznanie dla uczestników i nauczycieli, przyznając liczne wyróżnienia.
hali radomskiej broni rozegrano w miniony weekend dwa turnieje barażowe o awans do pierwszej ligi tenisa stołowego. W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjny okazał się zespół Euromireksu Broni Radom, który pokonał 8-1 Mieszka Darłowo oraz 8-2 Rokitem Brzeg Dolny. Do pierwszej ligi awansowały drużyny Euromireksu i Mieszka. O wiele bardziej zacięta rywalizacja towarzyszyła zmaganiom panów. 3 z 4 startujących zespołów zakończyły turniej z 2 zwycięstwami na koncie. Tak więc o awansie tylko 2 drużyn do wyższej klasy rozgrywkowej decydował bilans setów. Pierwsze miejsce przypadło AZS-owi Częstochowa, drugie radomskiemu Euromireksowi, który zwyciężył co prawda akademików i rezerwy Kormorana Ostruda, jednak przegrał niespodziewanie z 3 na finiszu Dąbrowią Dąbrowa Górnicza. Zmierzający pewnie po 3-ligowy awans piłkarze MG MZKS Kozienice odnieśli kolejne przekonywujące zwycięstwo, pokonując na własnym boisku 3-1 Orlęta Dęblin. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Zapraszam Państwa jutro, jak zwykle o 17:15.